przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, określenie wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, projekt prezydenta, druk numer 1516. Też Państwa proszę, żebyśmy tę uchwałę przyjęli w trybie głosowania zaraz. Bardzo proszę, Pani Dyrektor. Choć ta sprawa myślę, że będzie dużo mniej kontrowersyjna. Tak, szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, w imieniu pana prezydenta przedkładam projekt uchwały według druku 1516 w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny za pomocą... Przepraszam, bardzo proszę, dajmy pani mówić i nie przeszkadza. Komunikacji elektronicznej do ten projekt uchwały, te wzory formularze dostosowane są do projektu, do podjętej już przez Państwa uchwały. Jest tutaj poprawka pana Adama Migdała, która jest pozytywnie zaopiniowana przez pana prezydenta, jeżeli chodzi o te wzory formularzy. One są dostosowane do projektu uchwały, natomiast od razu tak niejako uprzedzająco powiem. Gdyby tak się stało, że poprawka pani radnej Pateny zostanie, no przejdzie przez nadzór tutaj Regionalnej Izby Obrachunkowej, to będziemy pilnie modyfikować również formularze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tej sprawie mamy poprawkę pana Migdała. Czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos? Bo dyskutujemy tylko na temat poprawek. Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania i głosujemy. Bardzo proszę o przygotowanie się do głosowania. Najpierw głosujemy poprawkę pana radnego Migdała. Przypomnę, tu jest pozytywna opinia prezydenta. Kto z państwa radnych jest za poprawką pana radnego Migdała? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 18. No, proszę państwa, na sali. Tak, proszę, proszę o wydruk. Przypomnę, głosujemy wzory formularzy. Powtarzamy głosowanie, ponieważ... No nie, ale w protokole będzie 18-2. No. Bardzo proszę, jeszcze raz proszę o przygotowanie głosowania, bo to głosowanie wskazało, że nie ma na sali wystarczającej. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pana radnego Migdała? Przypomnę, dyskutujemy, głosujemy poprawkę pana radnego Migdała. Poprawka pana radnego Migdała. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę wynik. No i teraz już widać, że jest 24 za, brak przeciwnych, dwie osoby wstrzymały się, dwie nie brały udziału w głosowaniu. Poprawka została przyjęta. Teraz głosujemy uchwałę wraz z przyjętą poprawką. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z poprawką? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 21 za uchwałą, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się, 2 nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tę uchwałę i bardzo proszę pana... Wydruk? Bardzo proszę, oczywiście. Plany, plany, tak, tak. I pan Pilch. Pan. Bardzo proszę pana radnego Pilcha o przejęcie dowodzenia. Dobra. Dziękuję bardzo. Zaczynamy. Zaczynamy od planów, tak? Pierwsze trzeba przeczytać.